Witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek, będziemy tutaj badać wszystko, co się zmieniło, a się zmieniło troszeczkę. Poza tym, że teraz mam dwie rączki wolne, w międzyczasie porzucam zdjęcia, co porobiłem i co tu było robione. Są dużo grubsze kable dane. Teraz to spróbuję pokazać z tej strony. A więc tak. Mamy dużo grubszy plus, a mianowicie mamy nawet dwa plusy, mamy dwa minusy grubiutkie, jest połączone na wtyczkę, przepraszam, że tak ruszam, ale muszę się przyzwyczaić do nowej kamery, raczej kamery wersji ScrapTech, jak to zawsze. Jest nowy mostek z diod, troszeczkę tutaj to pozmieniałem, muszę złapać. Troszeczkę jest pozmieniane, w sensie są grubsze kable wrzucone. Tam gdzie się dało, tutaj mam takie mostki porobione. To mam nadzieję, że będzie widać na zdjęciach, które będę wrzucał w międzyczasie. Gaszenie mam niestety na kabelki, ale teraz mam dwie rączki i mogę ewentualnie zgasić. Benzyny jeszcze nie mamy. Tutaj mamy wtyczkę z 24 z instalacji. Więc co, zaczynamy. Silnik długo stał. Bak jest dosłownie pusty. Suchy. Mamy zbiornik z benzyną. Tak jak kiedyś już nieraz gadałem, czemu magazynuje tylko tyle, ile idzie. Widzicie, kiedy było? Mam nadzieję, że widać. 26.09. To jest czwóreczka. No i z czwóreczki nalejemy sobie do baniaczka na dwa lejki, bo ten lejek się już troszeczkę zmęczył i nie wiem, czy to będzie chciało dobrze nalewać, bo nie, ten siedzi. Dobra, bierzemy się za nalewanie, jak to się mówi, wszystko na żywca, żeby nie było. Okej. Damy mu troszkę, nie wiem, ile tam trzeba mu dać, żeby, jak to się mówi, się układ odpowietrzył, bo jednak troszeczkę tam pójdzie, zanim rurki uzupełni i tak dalej, więc jak to się mówi, damy mu troszkę żreć. Dobra. Wolę dolać, niż później spuszczać. Za dużo nie przybyło. Damy mu jeszcze. No więc tak. Skrzynka jest poprawiona, kable są poprawione. Nowy system baku. Kanistru, można powiedzieć. Na dłuższą eksploatację. Więc kilka rzeczy będzie wytestowanych. Także jak będę robił skrzynkę elektryczną do V2, to będzie lepiej. Już tak troszkę widać, że jest coś. Coś tam pływa. Powiedzmy, że to uznamy za wystarczający poziom. Pyk, cyk. Odstawimy się. Niech będzie w jakiejś odległości, zawsze w razie W, jak to się mówi. Dobra, czyli tak, lecimy na benzynie, a więc muszę odkręcić sobie ten kranik. Jeszcze nic nie widać, żeby płynęło i chyba trzeba jeszcze odkręcić kranik ten. Damy sobie chyba na rezerwę. Coś tu popłynęło. Wszystko wymarzło. Silnik jest zimniutki. Nie odpalałem go od ostatniego odcinka, więc może być ciekawie, bo widzę, że tutaj za bardzo benzyna nie chce lecieć. Od razu sprawdzam szczelność, bo jednak to było poskładane bez testu żadnego. Tutaj nic nie mam założone.
jest bezpośrednio założony wąż na zaworek odcinający. Coś się pokazało, ale zobaczymy zaraz. Tu mamy gotowe, teoretycznie mamy benzynę. Spróbujemy szarpnąć. Mam dwie rączki, więc zobaczymy, jak to będzie szło. Chyba musimy mu dać troszkę więcej benzyny. Nie jest raczej wyłączone. Zobaczymy dalej. Nie, za mało benzyny jest. Nie umie zaciągnąć tutaj. O. Troszeczkę dźwigłem ten zaworek. Dźwigłem. I pociągło benzynkę. Żeby... Jak już zaciągnie, to już to powinno iść. Ale jak to się mówi, tutaj spadów nie ma zrobionych. Bo powinno być od kranika do najniższego punktu. Ale niestety te przewody, te zielone są do bani. I jak coś, to dajcie mi w komentarzach, co sądzicie o nowej kamerze. Czy mam trzymać w rękach, czy lepiej jak jest na głowie. Bo muszę się przyzwyczaić, a się nie umie trochę skupić na dwóch rzeczach naraz, jak to każdy facet. Dobra. Już tak lepiej zagaduję. Chyba troszkę to poszarpię sobie. Jak odpali, to pojedziemy dalej. A więc dobrze obstawiałem. Było koło pasowe, główne, luźne. Więc lecimy na nowo. Ostatnio mi się udało odpalić, zgasiłem tutaj na kablach, więc lecimy. No, chciało. No, i co, zaś nie chcę odpalić? Spróbujemy na dwójce. To był błąd, bo teraz nie wiem, gdzie ta nakrętka poleciała. Ej, Boże. Masakra. Teraz muszę to poszukać. A więc kolejne podejście. Mam nakrętkę. Odpalamy. Już nie gaszę. Dobra. Sobie pochodzi, a ja mu dam. Można ten paluszek stracić.
mamy na 5. 31, 4, 3. Wybuchło. Teraz zobaczymy, co się będzie działo. Teraz muszę tylko w dobrą stronę przekręcić. Okej. Chyba troszeczkę za dużo dla niego. Za duże obciążenie. Spróbujemy jeszcze raz. Choć coś mocno śmierdzi spaloną elektroniką. Tak. Nie wiem. Zrobimy jeszcze sobie pomiar. Czy coś nie poszło? Poszło nie tak. Tutaj przejścia nie ma. I trzymamy zwarcie na układzie. Z obudową A plusem mamy 79 ohm. Nie wiem, czy to jest dobry pomiar, ale na pewno więcej niż powinno. Zobaczymy zaraz. Spróbujemy go na nowo odpalić i zobaczymy, co się stanie. Czy będzie chciał ruszyć po tym wszystkim. Więcej obrotów. Sprawdzam jeszcze raz, czy jest neutralny. Mamy prawie tyle samo. Tu mi też pokazuje takie pomału 29, więc
to się mówi. Musimy tutaj złapać kąt. Więc mamy pomału przebicie 1:1. Zrobimy sobie tak, że zbijemy sobie wszystkie bezpieczniki. Odpalimy sobie przetwornicę z ręki jako test. Odpaliło się. Napięcie mamy dalej koło 29, 28,9. I sobie odpalimy garaż. Troszkę kamera nie jest w poziomie. Ale dobra. 28. No, chodź. 27,3. Chodzi, klima chodzi. Co chwilę się jeszcze włącza 600 W z grzałki. Tutaj widać lekko, że licznik zasuwa. No i dobrze, jak licznik zasuwa, napięcie spadło do 25, 26,8. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda na stronie agregatu. Przepraszam, że mało mówię, ale prawdopodobnie też bardzo mało słychać. Tak można powiedzieć, że na tym zakończymy ten test. Ale widać, że dajemy radę zasilić przetwornicę, to jest 100 W plus garaż, czyli tak tu teraz leci, mam nadzieję, że widać. Licznik zajewania. Troszkę mi się tak ciężko trzyma tę nową kamerę. Tu mamy 200 W, po drugiej stronie no 250, około 300 W. Z drugiej strony mamy też 250, około 300 W. Sporadycznie mi się jeszcze tutaj będzie załączała ta jedna grzałka. To jest 600. No i mamy 26,5 z jednego alternatora, więc jestem zadowolony. 500 W na dom w razie W jest git.
Jedynie co, to jak już kiedyś mówiłem, nie mam do końca dobrze kierunek obrotu alternatora, dlatego się przegrzewa. Ja sobie tam macałem prędzej. Nie będę go męczył za bardzo, ale widzę, że jest dużo lepiej niż było, bo kiedyś było tak, że bez obciążenia napięcie spadało mocno, ale tym razem się utrzymujemy mimo takiego większego poboru, więc chwilowo uznałbym tą część za sukces. Jeszcze zobaczymy sobie na analog. Muszę go wymienić, mało na nie widać, powinna być skala do 30, to by było lepiej, no ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dobra, pompka chodzi, jest git, dobra, nie będziemy męczyć. Niech się schłodzi silniczek, a ja wyłączam, bo jesteśmy do 25 V. Tak migło światło, to jest właśnie efekt jarzeniówek. Nie wiem, czy to trochę sobie nie podładuje jednak, bez obciążenia. Niech sobie troszeczkę dychnie. Bo jest 25,2, 25,3 odbija, a ja tu jeszcze ładuję akumulator po teście, więc dam mu jeszcze oddychnąć, podładuję troszeczkę, a ja wam dziękuję. Test udany, wiele zmian wprowadzonych, więc co poprawić, będziemy lecieć dalej, bo najpierw trzeba w małej skali zrobić, żeby później zrobić w dużej, więc to co wyciągnę wnioski z tego będzie zaimplementowane do tego tutaj większego pana i tego jednego alternatora, a później będziemy je mnożyć. Tylko że najpierw trzeba się dowiedzieć co, gdzie trzeba jak poprawić, żeby jak największą wydajność wyciągnąć. A ta skrzyneczka robi robotę jak na razie. Zobaczymy jak będzie więcej niż 20 A, bo mieliśmy 25, ja sobie muszę to podzielić, pomnożyć. Czy te kable wystarczają, więc ja na razie dziękuję za obejrzenie do końca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Szybki materiał gratisowy. Widać, że na magazynie troszeczkę nierównoważność wychodzi. Nie na wszystkich sekcjach, ale na jednej na pewno, na tej. Coś jest nie tak. Mamy 29,4 V na układzie. Nie słyszę jeszcze gazowania. Prawdopodobnie z tego powodu, że mamy niższą temperaturę i w niższej temperaturze można dać wyższe napięcie, ale te się nie odzywają. Dobra. Chodź. Siadamy sobie tak.
troszkę nas ściągnę. Coś słyszę, że gazuje. Gazują. Dobra, czyli wiemy, że będzie gazować. Wiemy, że na górnym banku jest nierównowaga. Na środkowym, gdzie mamy wyważarkę zrobioną, kable i mniej więcej sekcje są porównywalnie ok, jest dobrze, więc no warto dopasowywać pojemnościami, bo coś tutaj w tym górnym rzędzie nie jest tak, bo tutaj dalej walczy wyważarka. Dobra. Idę chyba rozłączyć, bo troszeczkę się stresują akumulatorki. Będę miał pytanie do pana Rafała z góry. Co z tym fantem zrobić, żeby było dobrze? Bo tak trochę niezdrowo powyżej tych 14 na akumulator. Więc na razie dzięki. To było raczej w materiale gratis po teście, bo bez mikrofonu i tak dalej. Z racji szybkiej reakcji. Dobra, to chyba na tyle. Dobrze, dolałem troszeczkę benzyny, zobaczymy czy ruszy. Jak coś to wrzucę na koniec, żeby nie zanudzać. Ale chyba nic z tego na razie nie będzie. Choć, o ten ostatni. No, zagaduję. Damy mu troszeczkę na tipowniku. Zobaczymy, może ruszy. Dźwięk próby. Szarpiesz z powrotem. Niedobrze, jak szarpiesz z powrotem. To boli. Muszę troszeczkę kamerę poprawić i siebie. Okej. A więc kilka prób później ściągnąłem wentylator. Jest tam, tylko że nic nie widać. Jest tu. Nie idzie, zrobimy to po staremu wkrętarką, może się uda. Tylko sobie muszę teraz przypomnieć, jak było sprzęgło ustawione. Okay. Chyba było tak. Czemu, ale jakoś nie ma za bardzo. Nie ma za bardzo chęci ruszyć. Nie wiem, co go boli. Ale na pewno go coś boli, bo zazwyczaj już ruszał na wydechu.
na wydechu też czuć, że jakby chciał, ale... bije do tyłu. Zazwyczaj bicie do tyłu było brak koła zamachowego i po prostu jak silnik ruszał, to bił do tyłu. Może, że go obrócę na chwilkę i zobaczę, czy koło jest przymocowane, choć po ostatnim teście wszystko było ok, a nie było ruszone, więc biorę się za sprawdzanie.